Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest żywiołowi wody. Jak na zawołanie Matka Natura odpowiedziała deszczem, ale nie będziemy moknąć. Przeniesiemy się do środka i opowiem Wam o tym, jak pracować z żywiołem wody, jak go równoważyć, co jeść i jakie praktyki stosować, aby wyrównać poziomy i zachować harmonię żywiołu w sobie, dzięki czemu będzie żyło się i nam, i innym z nami zdecydowanie lepiej. Żywioł wody jest tak naprawdę bardzo wielowymiarowy, dlatego że z jednej strony mamy do czynienia z łagodnością, z płynnością, z pewną miękkością, a z drugiej strony przecież nieokiełznany żywioł wody potrafi być destrukcyjny. Kiedy przejdzie powódź bądź jakaś nawałnica, to wszyscy wiemy, czym może się to skończyć. Zatem nieokiełznany żywioł wody może być groźny. Natomiast ten, który jest w równowadze, to życie, to energia, to te wszystkie aspekty, dzięki którym my również łatwiej funkcjonujemy w świecie. Bo kiedy żywioł wody w nas jest zrównoważony, oczywiście mówię o żywiołach zawsze w kontekście metaforycznym, w kontekście pewnych aspektów czy przejawów, z jakimi mamy do czynienia, a nie dosłownie z żywiołami takimi czy innymi. Zatem jeśli żywioł wody mamy w sobie zrównoważony, to sami jesteśmy łagodni, życzliwi, serdeczni, cierpliwi. Łatwo dostosowujemy się do zmian wszelkiego rodzaju. Jesteśmy elastyczni. Elastyczni w sposobie reagowania, w sposobie myślenia, w postrzeganiu. Jesteśmy bardziej tolerancyjni, umiemy odpuszczać sobie i innym. Osoby ze zrównoważonym żywiołem wody mają naturalną zdolność do nieprzywiązywania się, do znajdywania wyjścia z każdej sytuacji najmniejszym kosztem. Są wytrwałe i cierpliwe, no bo przecież nie bez powodu mamy powiedzenie, że kropla drąży skałę, ale kropla robi to bezwysiłkowo. I właśnie osoby ze zrównoważonym żywiołem wody również dochodzą do tego, do czego chcą dojść, do tego, co chcą osiągnąć, w sposób wytrwały, cierpliwy, ale bezwysiłkowy. Można by powiedzieć, że z wykorzystaniem taoistycznej siły Wuwei. Po prostu robią swoje. Kiedy napotykają przeszkody, to je omijają. Nie kopią się z koniem. To wynika z takiego poczucia wewnętrznej siły i mocy. Dlatego można być łagodnym, można być miękkim, jeśli ma się poczucie siły, której zawsze można użyć. Siły w rozumieniu wewnętrznej mocy, która daje nam energię do działania i do tego, aby doprowadzać rzeczy do końca. Oczywiście najlepiej, kiedy mamy żywioł wody zbalansowany, kiedy jest go dokładnie tyle, ile potrzeba. Byłby to stan idealny, ale często się zdarza, że z powodu różnych życiowych perturbacji ten balans, ta równowaga zostają zachwiane i wtedy warto przyjrzeć się sobie i zobaczyć, czy mamy nadmiar żywiołu, czy mamy jego niedobór i zrównoważyć to, co zrównoważyć się da. A mamy na to kilka sposobów, bo i dieta, i odpowiednie ćwiczenia mogą pomóc nam w przywróceniu tej równowagi. Ja o tym opowiem za chwilę. A najpierw na początek kilka słów o tym, jak objawiają się, czy po czym możemy poznać, że żywioł wody został zaburzony. Zacznijmy od niedoboru. Kiedy obserwujecie u siebie pewną nadmierną zasadniczość w podejściu do rzeczy, pewną skłonność do takiego formalizowania, do wstawiania czy stosowania sztywnych reguł, brak jakiegokolwiek marginesu do zmiany, to jest wyraźny sygnał, że żywiołu wody jest za mało. Wtedy również możecie poczuć, że stajecie się cyniczni.
albo zaczyna wyraźnie brakować elastyczności. Elastyczności zarówno w sposobie mówienia, jak i zachowania, jak i myślenia, jak i reagowania. Robimy się również, nazwijmy to, mało atrakcyjni towarzysko. Po prostu nasze relacje zaczynają cierpieć na wskutek zmian, które w nas zachodzą, bo my również przy niedoborze żywiołu wody na przykład tracimy radość życia. Tracimy taką tolerancję i życzliwość. I o ile w przypadku niedoboru żywiołu wody byliśmy mało skłonni do zmian i mało elastyczni, to w przypadku nadmiaru żywiołu wody wydajemy się miotani przez rzeczywistość. Łapiemy stos rok za ogon, nic nie możemy skończyć, gubimy się w obowiązkach. I wszystko umyka nam z rąk. Zaczynamy być nieodpowiedzialni, niekonsekwentni, chaotyczni. Często przestajemy panować nad emocjami, stajemy się porywczy. Tak jak woda, która puszczona samopas, bez jakiejkolwiek kontroli potrafi zmieść wszystko na swojej drodze, tak i my ulegamy takim porwaniom emocjonalnym i orientujemy się, że coś się stało dopiero wtedy, kiedy jest już najczęściej za późno. Co jeszcze? Jednym z takich dość charakterystycznych objawów nadmiaru żywiołu wody jest taka skłonność do rozczulania się nad sobą. Są osoby, pewnie znacie, a być może u siebie to obserwujecie, że nagle nic z tego nicowego zaczynamy topić się w poczuciu smutku i rozpaczy. Czy to ma sens, czy nie? Czy jest jakiś racjonalny powód do tego, czy nie? Ale my z pewną taką lubością się zanurzamy w tym poczuciu krzywdy na przykład. I to również wymaga korekty. Wymaga zmniejszenia ilości żywiołu wody, aby nie pociągnęła nas na dno, aby unieść się na powierzchni. Co zatem zrobić, aby przywrócić równowagę żywiołu? Mamy na to kilka sposobów i zaczniemy od diety. Jak wiecie, do każdego żywiołu przypisany jest konkretny smak i konkretne potrawy, konkretne produkty. W przypadku wody jest to smak słony i jeżeli lubicie gotować i interesuje Was ten obszar, to zachęcam do zaprzyjaźnienia się z kuchnią pięciu przemian, która właśnie wykorzystuje aspekty rozmaitych żywiołów do tego, aby zharmonizować je w naszym ciele, a poprzez ciało także w umyśle. Z czym mamy do czynienia w przypadku żywiołu wody, jeśli chodzi o dietę? No to przede wszystkim będzie sól, skoro smak słony. Będzie zimna woda, najlepiej źródlana, ale jeżeli nie mamy dostępu do źródlanej, to jakakolwiek zimna, to będzie soja, algi, ostrygi i owoce morza, fasolka szparagowa, bób, orzeszki ziemne, pistacje, sery pleśniowe, krewetki i ryby, na przykład węgorz albo łosoś. Jak widzicie, jest tego sporo. To oczywiście nie wszystko, z czym mamy do czynienia w aspekcie żywiołu wody. Tak jak powiedziałam, jeśli interesujecie się tym, to sięgnijcie po przepisy Kuchni Pięciu Przemian. Na pewno znajdziecie tam bardzo, bardzo wiele fajnych, przydatnych pomysłów na potrawy, które można skomponować właśnie w kontekście zrównoważenia żywiołu wody. Co jeszcze możemy zrobić? Bardzo polecaną praktyką dla osób, które obserwują u siebie zaburzenia żywiołu wody, jest praktyka Tonglen, tybetańska praktyka dawania i brania, którą chcę Wam zaprezentować. Praktyka ta ma bardzo dobry wpływ również na rozwijanie współczucia i empatii, współodczuwania, więc nie tylko zrównoważy nam żywioł wody, ale w ogóle wpłynie na taki harmonijny, duchowy rozwój, dzięki któremu staniemy się po prostu lepszymi ludźmi. Zatem zapraszam Was teraz do praktyki Tonglen, jeśli oczywiście macie ochotę. Aby ją wykonać, dobrze jest przyjąć pozycję medytacyjną, albo na krześle, albo na poduszce. Ważne, aby plecy były proste, aby klatka piersiowa była otwarta.
Oczy najlepiej zamknąć, bo będziemy wykorzystywali wyobraźnię, ale pamiętajcie proszę, że przy każdej medytacji czy praktyce uważności, nawet jeżeli wykorzystujemy w niej wyobraźnię, to nie odpływamy. Jesteśmy tu i teraz. Jesteśmy w pełni świadomi tego, co się dzieje. Rozluźnij umysł w spokojnym stanie otwartości. Pomyśl o ludziach, dla których chcesz wykonać tę praktykę. Na początku możesz ją również wykonać dla siebie. Teraz wyobraź sobie dokładnie obiekt swojej medytacji. Osobę, która doświadcza choroby, bólu, cierpienia, nieszczęścia lub innych emocjonalnych bądź fizycznych dolegliwości. Poczuj, że w okolicy Twojego serca pojawia się wir energii, która ma oczyszczającą, uzdrawiającą moc. Wir krąży i wypełnia całą klatkę piersiową. Wyobraź teraz sobie, że cierpienie tej osoby przybiera formę ciemnego, gęstego dymu, który otacza ją niczym mgła. Z każdym wdechem wchłaniasz ten dym, ale on nie wyrządza Ci krzywdy, ponieważ oczyszczasz go w świetlistej energii, która wiruje w okolicach Twojego serca. Kiedy wydychasz powietrze, jest ono kryształowo czyste. Przypomina świetlisty pył, którym obdarzasz obiekt swojej praktyki. To światło łagodzi wszelkie cierpienie, przynosi spokój, zdrowie i pomyślność. Powtarzaj medytację tak długo, aż dym cierpienia zupełnie zniknie. Kiedy tak się stanie, praktyka dobiegła końca. Jak widzicie, medytacja Tonglen, medytacja dawania i brania jest niezwykłą praktyką. Uczy nas życzliwości, uczy nas dobroci, uczy nas empatii i współodczuwania. Warto zatem włączyć ją do swojego duchowego rozwoju, do swojej duchowej podróży nie tylko po to, aby równoważyć żywioł wody, ale w ogóle, aby wprawiać się w tych pozytywnych aspektach. I na zakończenie medytacja żywiołu wody. Już nie po to, aby żywioł równoważyć, ale po to, by zachować go w harmonii i zachować ten odpowiedni balans. Warto tę praktykę wykonywać na dworze, kiedy mamy dostęp do wody, kiedy możemy zanurzyć w niej dłonie, stopy bądź całe ciało. Jeśli nie jest nam to dane, to pozostaje nam wyobraźnia, ale pamiętamy znowu, że bez względu na to, co sobie wyobrażamy, zawsze jesteśmy obecni tu i teraz. I nie ma możliwości, abyśmy odpłynęli wraz z myślami. To jest bardzo ważne, dlatego do znudzenia będę to tutaj powtarzać. Jeśli macie zatem ochotę popraktykować medytację żywiołu wody, to zapraszam bardzo serdecznie i mam nadzieję, że będziecie z niej korzystać także samodzielnie w przyszłości. Zatem zaczynamy. Wyrównaj oddech. Uspokój ciało i umysł. Bądź w stanie uważnej obecności. Połącz się z właściwościami żywiołu wody. Poczuj spokój skrywający się pod jej powierzchnią. Spokój ten kryje się tam zawsze, nawet gdy sama powierzchnia jest wzburzona. Poczuj energię wody w ciele, w swoim wnętrzu, w każdej komórce. Poczuj ją też w swoim umyśle. Poczuj w sobie łagodność, rozluźnienie, łatwość, z jaką woda opływa i omija skały oraz wszelkie przeszkody, jak otwiera się i przyjmuje wszystko, co do niej wpada, jak spoczywa we wszystkich naczyniach, dopasowując się do ich kształtu. Przypomnij sobie sytuacje, w których tracisz wrodzoną łagodność wody, kiedy ktoś wyprowadza cię z równowagi, kiedy czujesz napięcie, stres, gniew, poruszenie i inne uciążliwe emocje. Teraz połącz się z żywiołem wody, która łagodzi,
oczyszcza i pozwala przeminąć. Dzięki energii tego żywiołu odnajdziesz w sobie akceptację dla innych, dla siebie i dla świata. Nauczysz się odpuszczać, eliminować to, co szkodliwe lub niepotrzebne. Wykorzystaj do wewnętrznego uzdrowienia energię żywiołu wody. Możesz wyobrazić sobie, że woda wypłukuje negatywne nawyki, przekonania, reakcje i sposób myślenia. Poczuj, że nabierasz mentalnej elastyczności. Otwierasz się na zmiany. Poczuj, że odnajdujesz w sobie odwagę wynikającą z wewnętrznej mocy. Zostawiam Was z medytacją żywiołu wody. Dzisiaj to już wszystko i do zobaczenia.